Dzisiaj poznamy największe sekrety Minecrafta, o których wie tylko 1% graczy! Dlatego jak się już dowiesz, to nie zdradzaj nikomu! Bo są to rzeczy, które naprawdę ryją banie! Dlatego polecam ochraniacze na mózgi dzisiaj w pięknej cenie jednego suba! Wszyscy zapięci i gotowi, to lecimy! Ej, bo ja jestem z żelaza, co nie? Głowa z żelaza, ręce z żelaza, nogi z powietrza prawdopodobnie. No to jak wszystko jest z żelaza, to można wnioskować, że waży gdzieś 2 tony, co nie? No jakim cudem nadal jestem w stanie tak wysoko skakać? Czy to nie powinno wyglądać bardziej tak? Nie, 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 jeszcze mniej, jeszcze mniej. O, tak! Oto sekretna komenda, która pozwoli wam ustalić, jak wysoko będziecie skakać. 0,4 to domyślna wartość i skaczemy wtedy na jedną kratkę, ale gdy ustalimy już na przykład 1 zamiast 0, to nagle okaże się, że możemy wskakiwać na drzewa i dostawać obrażenia od spadania. To jest bardzo zły pomysł! Skakanie jeszcze nigdy nie było tak bardzo niebezpieczne. Szczerze mówiąc, to ja wolałbym skakać na przykład od tak. 0,1 to jest bezpieczna wartość dla mnie. Czy ja mogę w ogóle wskoczyć na... nie wiem. Na dywan na przykład, please. O, nie, hej, hej. Okej, dobra, da się. Ej, ale ja nie chcę na dywan wskakiwać. Ja chciałbym skakać tak bardzo mało, że nawet dywan będzie dla mnie przeszkodą. Okej, teraz skaczę tak nisko, że nawet tego nie widać, a na dywan i tak wejdę. Musimy to zmienić. Tak się składa, że jest jeszcze jedna komenda, która ustala, jak wysoki jest wasz krok. I na przykład, jeśli mój krok jest w wysokości 0,1 kratki, prawdopodobnie nie będę mógł wejść. Ej, no proszę was, kurde bele. Ja naprawdę... O, jest! Udało się! Oficjalnie nie mogę wejść na dywan. Ale możemy to zmienić też w drugą stronę. W tym momencie, kiedy mój skok wygląda mniej więcej tak, wejście na to drzewo powinno być praktycznie niemożliwe, co nie? Ale ja mam bardzo długie nogi i to jest żaden problem. Bo mogę wskoczyć aż na 10 kratek jednocześnie. Takie mam właśnie długie nogi, a co? Od dłuższych nóg wolałbym mieć wyższy skok. Chociaż w sumie od dłuższych nóg wolałbym mieć wyższy skok. 10? To brzmi niebezpiecznie. O nie, o nie! Okej, jakby na przyszłość nie przesadzajcie. Kiedy po raz pierwszy odwiedzacie świat Endu, pod waszymi stopami generuje się piękna obsydianowa platforma. No co, na komu chyba widać. Gdyby jej tu nie było, skończyłbym w przepaści. No dobra, ale w takim razie, co się stanie, kiedy ją zniszczę i spróbuję po raz kolejny wejść do Endu? Logika wskazuje, że to chyba nie jest najbezpieczniejszy pomysł na świecie, ale... ale nie. Ta platforma za każdym razem się odbudowuje. Chwila, zbudujmy sobie na niej domek na przykład. Tak wiecie, żeby być bezpiecznym od smoka, jak wbijamy do Endu, bezpieczny zawsze ubezpieczony. I odwiedźmy nasz świat Endu jeszcze... jeszcze raz, dzień dobry. Co się stało z moim domkiem? Okazuje się, że za każdym razem, kiedy ktoś wchodzi do Endu, nie tylko platforma się ponownie odbudowuje, ale niszczy się też wszystko wokół niej. Dlatego nie chcę nic mówić, ale stawianie tutaj skrzynek z myślą o tym, że później będziecie mogli po tej temy wrócić, to nie jest najmądrzejszy pomysł na świecie, nie? Tym bardziej, że wcale nie potrzebujemy innego gracza. Bo wystarczy, że do Endu teleportuje się blok piasku i wszystko poszło, do widzenia. Nie, ale jak to niszczy wszystko, to czy to może też zniszczyć bedroka na przykład? Nie, no nie, gdzie bedroka, proszę. Ej, chwilę, co ty robisz? To jest jedyny przypadek na świecie, gdzie piasek może zniszczyć bedroka. Mocne, nie mam więcej pytań, ale TNT już nie niszczy odpalonego, tak? Świetnie. I idziemy dalej. Na co komu automatyczny crafter? Nie powiedział nikt nigdy. To jest fajny item, okej? Możemy sobie automatycznie craftować różne rzeczy, ale załóżmy, że nie jesteś fanami automatycznego craftowania? Spoko. Uwierzcie mi, jestem w stanie w to uwierzyć. Dlatego przedstawiam nowe, ultra sekretne zastosowanie, jakim jest kod do drzwi. Dokładnie, dokładnie. Ten autocrafter, który widzicie w ścianie, tak naprawdę jest tajnym kodem do otwarcia żelaznych drzwi. Kodem, który znam tylko i wyłącznie ja. Dobra, tak naprawdę musimy kliknąć 4 dowolne pola. Wyłączyłem 4 z nich, drzwi są otwarte. Wyłączę może 5 i zobaczmy, co się stanie z drzwiami. O, zamknęły się. Dlatego, że jest to prostsza wersja tego kodu, w którym możemy ustalić tylko i wyłącznie, ile pól musi być wyłączonych, aby otworzyć mechanizm. Nadal nie jest to jakoś specjalnie oczywiste, bo tylko wy wiecie, ile tych pól trzeba wyłączyć. A dodatkowo, jeśli crafter jest schowany, albo jest ich kilka, to jeszcze trzeba wiedzieć, który uruchamia mechanizm. A umówmy się, crafter od jednej strony wygląda w ogóle jak blok, a nie jak crafter, więc można w ogóle go nie zauważyć. A tak proszę bardzo, 4 pola wyłączone, drzwi otwarte. Jak to wszystko działa? Nic prostszego. Jeśli zaraz za autocrafterem postawicie redstone nowy komparator, to wyda on za sobą dokładnie tak długi sygnał, ile pól jest wyłączonych w autocrafterze. Czyli na przykład wyłączmy pól 5, to da sygnał o długości 5 kratek. I teraz tak, jeśli chcecie, aby na przykład liczba 5 otwierała wasze drzwi, to co musimy zrobić, to na wysokości 5 kratki redstone'a postawić repeater. Zaraz obok niego taki prosty mechanizm, który będzie anulował sygnał, jeśli podamy więcej niż 5 kliknięć. Hop, hop i hop. I od tego bloku możemy prowadzić już sygnał do drzwi. Proszę bardzo, 5 pól w crafterze kliknięte, drzwi otwarte. Odbieramy jedno.
jedno, drzwi powinny się zamknąć i dokładamy jeszcze jedno, drzwi też się zamykają. A więc działa to tylko i wyłącznie na liczbę, którą wcześniej wybierzecie. Nikt bez waszej zgody się tu nie dostanie. A teraz przenieśmy się na bedroka. Nie bez powodu tu jestem, bo jest tu coś, czego nie ma na Javie. I to coś całkiem epickiego. Pewnie kojarzycie, że w 1.21 doszedł do Minecrafta nowy item, którym jest ładunek wiatru. I wiatr działa tak, że możemy nim wietrzyć, czyli rzucać i odpychać moby, albo po prostu rzucać bez celu. Ale czy wiedzieliście, że da się robić tym sztuczki? Normalnie rzucony z tego miejsca ładunek wiatru nie miałby szans odpalić lamp, które znajdują się za tą szybą. No bo umówmy się, pomiędzy jednym a drugim jest całkiem spora przeszkoda. No właśnie, jak strzelę na dół, to jest za nisko, jak strzelę do góry, to jest za wysoko. Musiałbym sprawić, że mój wiatr pójdzie do przodu i zmieni kierunek w górę. To jest możliwe? Bo gdy na Bedrock Edition rzucicie kulą wiatru w konkretnym kierunku, a zaraz potem uderzycie łapką w górę albo w boki, kula wiatru może całkiem sporo zmienić swój kierunek lotu. I przeszkody, które jeszcze chwilę temu wydawały się nie do pokonania, nagle są tylko drobnymi przeszkodkami. A od boku by się dało, dawaj! Wow, wow, wow. Mocne, kurde, bele! Ale na Javie Edition nie działa jakby co, strzela tylko tam, gdzie strzelicie i koniec. Powiedzcie mi, po co w Minecrafcie jest tutaj ta książka? Bo chyba nie sądzicie, że do sprawdzania kraftowania itemów, co nie? Ta książka służy do rozmów z piratami. Ja naprawdę nie żartuję, w sensie serio. Wystarczy tylko na nią wejść, kliknąć tą lubkę i wpisać tutaj pewne słowo. Hejterzy i tak powiedzą, że to losowe litery, ale nie. Excitenze oznacza... Nie mam pojęcia co, ale coś się właśnie stało. Halo, dzień dobry, czy wszystko okej? Okay? Return to the battle. Ja, jakie battle? Battle to jest walka! Chips manifest? Manifest statku? Jakiego statku? Tak właśnie sprawiłem, że zaczęliśmy rozmawiać z piratami. Skąd akurat wiem, że z piratami? A na przykład mamy taką latarnię, co nie? To już nie jest latarnia, to jest latarnia. Nie, to piraci robią bardziej takie rrr. Nie, chwilę, co? Jak robią piraci? No, ale książka z piórem to na przykład dziennik kapitana. Po angielsku, co prawda, bo najwidoczniej piraci gadają po angielsku. Kto by to wiedział? Ja na przykład nie wiedziałem. Brudaczy po angielsku or to już nie jest po prostu or, tylko orr. Pięknie, no. W sensie ja się chyba do gadania z piratami nie sprawdzam. Marot killer, zabójca papug. Kto jest zabójcą Ty jesteś zabójcą papug! Faktycznie, dla piratów to papugi dosyć ważne chyba, nie? Ja mógłbym prosić o polski znowu, Dajcie mi polski! Dajcie mi polski z powrotem! Może weź tędy, lingo. Lingo to jest język, bo... pirate speak! Język siedmiu mórz! To dużo tłumaczy, ale może lepiej nie. Lepiej cofnijmy się do 2019 roku! Wtedy właśnie wyszedł snapshot 19W42 i czym on się charakteryzował? W sumie to niczym, nie dodał kompletnie nic. Ale po co miał coś dodawać, jeśli równie dobrze mógł coś zepsuć? Jacie, jakie kolory bloków były wtedy dziwne. Sprawa jest prosta, potrzebujecie szybko drzewa w tym miejscu, co nie? No to co robicie? Kładziecie sadzonkę, kładziecie bolczkę kostną na nią i sadzimy drzewko. Albo też nie. Halo? Przepraszam bardzo, to chyba nie powinno tak wyglądać. Wszystko okej, drzewko? Nie no, bez przesady, jeszcze raz, tak nie może być. To musiał być jakiś dziwny błąd, nie wiem co się stało, ale przecież chyba nie może się to powtórzyć. Ktoś próbuje ze mnie zrobić głupka albo mnie trollować, czy o co chodzi? A może to właśnie Minecraft mnie trolluje? Tak, dokładnie tak jest. Dziwnym trafem w snapshocie 19W42A, jeśli mamy jednego dyrta do góry i drugiego dyrta na dole, i zechcemy sobie całkiem przypadkiem posadzić sadzonkę drzewa, które urośniemy bączką kostną, to drzewo urośnie na dyrcie do góry. Nie mam bladego pojęcia, jak ktoś to odkrył, ale odkrył. I to naprawdę działa. Jakie musiało być zaskoczenie osoby, która chciała sobie w swojej kopalni posadzić drzewko, a zamiast tego sadzonka zniknęła? Tego chyba nie dowiemy się nigdy, ale chciałbym zobaczyć jej minę, jak potem wyszedł na powierzchnię i zobaczył wielkie drzewo do góry. Ej, w ogóle te drzewa w powietrzu mi coś przypominają. I dlaczego w ogóle moje liście są białe do góry? Przypominają mi wielki napis subskrybuj, więc zostaw suma, by nie ominąć kolejnych odcinków. Siema! No chyba, że chcesz ominąć, to trochę przykre, ale jakby co, możesz kliknąć teraz na przykład na tą ikonkę mojego kanału i kliknąć suba, albo kliknąć w odcinek po prawej stronie, który był epicki. Dlaczego był epicki? No co tu dużo mówić, bo był z widzami i budowali dziwne rzeczy. Obczaj sam.